Przeczytałem za Skibor serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothic 2. Na razie nie mam pomysłu, jak wykończyć te wszystkie elitarne orki. Nadejdzie czas, że zbijemy wszystkie, a tymczasem pogadałem sobie jeszcze z kilkoma osobami tutaj w mieście, bo pojawiło się kilka nowych osób, a czego wcześniej nie zauważyłem. Wyleciałem od razu tak na głębokie wody. Reton, co tu porabiasz? Co tutaj robisz? Przygotowuję się do walki, a co innego mogę robić? Z kim chcesz walczyć? Pomyślałem sobie, że odwiedzę kilku paladynów i skopię im ich tłuste tyłki. Dureń. Ze smokami oczywiście, a ty myślałeś, że z kim? Czy paladynów nie denerwuje twoja obecność? Niby dlaczego? Paladyni mają większe problemy. Większość z nich cieszy się, że jeszcze żyje. Morale chłopców szybko się pogarsza. Niedługo całkowicie się załamią. Popatrz tylko na te ich ostrza, z którymi wybierają się do bitwy. Każdy rozsądny wojak dawno by uciekł. Oddzieliłeś się od swojej grupy? Mojej grupy? Nie należę do żadnej grupy. Kolekcjonuję trofea. Jeśli wrócę do domu bez trofeum, cała wyprawa na nic. Jak widzisz, nie mam się kim wyręczyć. Widziałeś już jakiegoś smoka? Nie, nim wyruszę na polowanie, muszę dobrze naostrzyć broń. Nikogo się nie boisz, co? Nikogo się nie boisz? Co? Kogo? Sylwia? Widziałeś tych żałosnych typków, którzy się za nim włóczą? Sylwio powinien się cieszyć, jeśli uda mu się ujść stąd z życiem. Oby zczezł. Sylwio był tutaj? W zamku? Tak, był tutaj. Jednak tylko przez chwilę. Porozmawiał z kilkoma osobami i wyruszył dalej. Gdzie on jest? Gdzie jest teraz Sylwio? Tutejsi paladyni wspominali coś o lodowym smoku na zachodzie. Mówi się, że jest największy i najgroźniejszy z tych wszystkich bestii. Powinieneś był widzieć błysk w oczach Sylwia, kiedy się o tym dowiedział. Można więc chyba odgadnąć, dokąd polazł. Chyba go nie lubisz, co? Co masz na myśli, mówiąc nie lubisz? Nie jest to znajomość, z której byłbym jakoś szczególnie dumny. Sylwio nie ma przyjaciół. Jedynie popleczników pełznących za nim krok w krok. To nie dla mnie. Ja pracuję sam. Wróć. Czy mógłbyś mi pomóc ulepszyć broń? Ulepszyć? Lepiej kup sobie coś nowego i czym prędzej pozbądź się tego swojego rupiecia. Może miałbym coś dla ciebie. Zainteresowany? Pokaż mi, co masz. Co możesz mi sprzedać? Spójrz, jak nisko upadłem. Sprzedaję broń paladynowi. Topór berserkera, dwuręczne wszystko. Jednoręczne, tylko że siły. To żeś zarąbał nieźle. No nie, niestety na razie nie stać mnie na... No kurde. Nie stać mnie na takie rarytasy. No tu mamy kolejnych jakiś. Przyjście tutaj było bardzo głupim pomysłem. Myślałem, że coś tu zdobędę. Ale w okolicy nie ma nic prócz paru aroganckich paladynów oraz orków. No to orki możemy powybijać. Zapomniałeś o smokach. Zapomniałeś o smokach. Jak mógłbym zapomnieć? Powiem ci coś. Jestem kowalem, nie wojownikiem. Wyrabiam broń. Walkę zostawiam innym. Wobec tego dlaczego nie stoisz za kowadłem? Paladyni nie wpuszczą mnie do kuźni. Nie mogę nic zrobić, chyba że chcę skończyć w lochu. Też jesteś jednym z nich, więc może wstawisz się za mną? No mogę. Spróbuję ci pomóc. Jak tego dokonasz? Parsival rozkazał nas pilnować. Nikt nie odważy się tego zlekceważyć. Zrobię, co w mojej mocy. Nie sądzę, żeby zechciał cię wysłuchać. Spokojnie. Dawaj kasę. Co się wydarzyło w zamku? Co w ogóle stało się w zamku? Nic, o czym bym słyszał. Oczywiście martwi mnie to, co stało się poza zamkiem. A co się stało? Aha, skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? Dołączyłem do paru ludzi z gór.
Ruszyliśmy do doliny, aby zbić fortunę, polując na smoki. Ich przywódca zwał się Sylwio. Chłopie, co to był za muł? Traktował mnie, jakbym był jego własnością. Dobra, to zaraz zacznijmy sprawę z Parsivalem. Pergos, co porabiasz w zamku? Co porabiasz w zamku? Usłyszałem o smokach i postanowiłem pomóc w ich pokonaniu. Niestety, gdy próbowałem przemknąć się obok obozowiska orków, zgubiłem miecz. Teraz tkwię tu bezczynnie. Bez broni nie mogę opuścić tego miejsca. Zaś miecze oferowane przez tutejszych płatnerzy to najgorszy złom, jaki widziałem. Odnajdę twój miecz. To wspaniale. Powinieneś go poszukać na klifie, na południe stąd. Prawdopodobnie upuściłem go w pobliżu orkowych namiotów. To niedobrze. A skąd pochodzisz? Przybywam z kontynentu. Tam właśnie schronił się mój lud. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Orkowie plądrują wioski, pozostawiając po sobie jedynie dymiące zgliszcza. Król całkowicie stracił kontrolę nad krajem. Wy, paladyni, też zawiedliście. Gdzie jest teraz twój lud? Porzuciłem ich. Uważali, że mogą przywłaszczyć sobie wszystko. Nawet to, co im się nie należało. Ja nie podzielałem ich zdania. Co jeszcze wiesz na temat wojny? Pewno od dawna nie widziałeś się z królem. Co on? Orkowie oblegają stolicę. Nie wiem, czy padła, czy może wciąż opiera się ich atakom. Ostatnią informacją, którą słyszałem, było to, że król nie żyje. Ale nie wierzę w to. Dobra. To idziemy do Parsivala. Czy tutaj mamy Angara? Czy my się przypadkiem nie znamy? Ja cię skądś znam. Jesteś Kor Angar. Byłeś świątynnym strażnikiem w obozie na bagnie. Nazywaj mnie po prostu Angarem. Odkąd Bractwo Śniącego przestało istnieć, nie używam dawnego tytułu. Dziwne. Twoja twarz wygląda znajomo, ale nie wiem, kim jesteś. Wszystko w porządku? Ech, od jakiegoś czasu nie mogę się porządnie wyspać. To przez te koszmary. Jak się tu znalazłeś? Jak się tu znalazłeś? Po upadku bariery ukryłem się w górach. Postanowiłem wreszcie coś ze sobą zrobić. Przez kilka dni włóczyłem się po okolicy. Aż wreszcie obudziłem się w zamku. Nie pytaj mnie, co się ze mną działo, bo nie mam pojęcia. Dobry haj. Co gorsza, zgubiłem gdzieś amulet, który miałem od lat. Zwariuję, jeśli go nie odnajdę. Wszyscy coś gubią. A to jest stało z pozostałymi członkami bractwa? A co się stało z pozostałymi członkami bractwa? Nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Ostatnia rzecz, którą pamiętam, to widok zapadającej się bariery. I towarzyszący mu przeraźliwy, paraliżujący zmysły krzyk. Padliśmy na ziemię, wijąc się z bólu, ale głos nie milkł. Stawał się coraz głośniejszy. Aż nagle nastąpił koniec i wszyscy rozbiegli się w ciemną noc, wrzeszcząc jak opętani. Nigdy już ich nie zobaczyłem. Gdzie dokładnie zgubiłeś ten amulet? Gdzieś na południu, zanim trafiłem do zamku. Wszystko południe. Podejrzewam, że mi go ukradziono. Muszę go odzyskać. Co zamierzasz robić dalej? Najpierw trochę odpocznę. Potem poszukam mojego amuletu. Słyszałem jakieś plotki o smokach. Ludzie mówią, że wojownicy przybywają do Górniczej Doliny, by z nimi walczyć. Może się do nich przyłączę. Tak mi się właśnie wydawało. Wróć. Może mógłbym ci jakoś pomóc. Słyszę o tym. Czemu nie? Żadna pomoc nie zaszkodzi. Naprawdę nie mój problem. Kiedy zatem zamierzasz wyruszyć? Jak tylko odzyskam siły.
A co z owcami smoków? A co z łowcami smoków? Porozmawiam z nimi później. Może przyda im się ktoś taki jak ja. Nie zasłużył na coś takiego. A gdzie zamierzasz szukać? A gdzie zamierzasz szukać? To było oczywiste. Pójdę na południe, tam skąd przybyłem. Jest tam pewna jaskinia otoczona głazami, a w niej grobowiec. Chyba wiem, o czym mówisz. Muszę już iść. Muszę już iść. Uważaj na siebie. Dobra, to idziemy do Parsivala. Parsival. Ty powinieneś coś zmienić w tej sprawie. Chociaż może czy Garon coś ma do powiedzenia? Wróciłem. Wróciłem. Przecież widzę. Gdzie są posiłki? Lord Hagen przybędzie, gdy tylko będzie mógł. Wiele się wydarzyło. Mogłem. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję żołnierzy. Orków jest coraz więcej. Długo tu nie wytrzymamy. Moi ludzie są wyczerpani. Kończą się nam zapasy. Tak, jakby przybyło mnie to paru ochotników. Obchodziło. Masz na myśli tych łowców smoków na zewnątrz? Mogą nam pomóc, ale to i tak nie wystarczy. Tak, jakby mnie to Jeśli naprawdę. Hagen nie przyśle mi wkrótce ludzi, wątpię, byśmy wypełnili zadanie. Jest pewien problem z kowalem. Jest pewien problem z kowalem. Jakim kowalem? Kowal zbiegł. Uciekł do lasu. Czyżby wrócił? W takim razie powiedz mu. Nie, nie. Ten kowal ma na imię Jan. Jeden z łowców smoków jest kowalem. To dobra wiadomość. Poprzedni kowal dał nogę. Tchórz. Jan chętnie zajmie się pracą w kuźni. Rozumiem. Myślisz, że można mu zaufać? Tak. Tak. Ręczysz za niego? Jeśli zacznie sprawiać kłopoty, to ty poniesiesz konsekwencje. Jasne? Jasne. Ręczę za niego. Ręczę za niego. Dobrze. Może od razu zacząć pracę w kuźni. Liczę, że zaopatrzy moich ludzi w solidny oręż. A jeśli chodzi o tych smoków? Coś więcej na temat tych smoków? Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca, Orik, powie ci o wszystkim. Dobrze. Koniec. Mr. Orik. Wróciłem. Wróciłem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę. Szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. W imieniu naszego zakonu bądź pozdrowiony. Być może twoje pojawienie się tutaj to dobry znak. A to jeśli nie? Potrzebuję informacji o smokach. Potrzebuję więcej informacji o smokach. W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagno. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? No jest. Czy mogę jeszcze jakoś pomóc? Wydaje mi się, że uczyniliśmy już wszystko, co było można. Jest jednak pewna sprawa. Mógłbyś się nam przydać poza murami zamku. Planujemy urwać łeb hydrze. Co przez to rozumiesz? Co masz na myśli? Znamy jednego z ich przywódców. Nazywa się Hoszpak. To najbardziej wpływowy szaman wśród orków. A czego oczekujecie ode mnie? Musisz go zabić. Ale to chyba jakiś żart. Jesteś jedyną osobą, której możemy powierzyć tę misję. Wszyscy inni rycerze są nam potrzebni na miejscu. Namiot Hoszpaka znajduje się poza liniami oblężenia. Na klifie na południe stąd. Niemal widać go z naszych okien. Dobrze, zgładzę tego Hoszpaka. Zgładzę Hoszpaka. Miło mi to słyszeć. Namiot Hoszpaka stoi na niewielkim klifie. Na pewno już go widziałeś. To niedaleko ścieżki prowadzącej do kopalni. W cieniu wielkiej góry. Koniec? A Parsival coś mi powie? Nie. Czekajcie, mówi, że z tego okna widać, tak? Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? To ten namiot? Widzi i słyszy się to i owo. Być może. To przecież dobra, nie wiem. Dowiemy się gdzieś tutaj. Może on w przyszłości. Ja sobie bym się kimnął gdzieś. Jest tu gdzieś taka opcja? Kimnięcia się po prostu? To była jego decyzja. Kimnąć się, kimnąć.
Tu można coś pojumać pewnie. Nie musisz mi tego mówić. Mogę się tutaj dostać. Drzwi. Jest to jakieś posłanie. Wytrychów pełno. No proszę. Jak już tu jestem, nie mam czasu na takie rzeczy. Skorzystam z tego zaproszenia. O, ciężki był. Skorzystam z zaproszenia i zabiorę wszystko. I skorzystam również z łoża. Niestety trzeba będzie się udać poza zaraz mury miasta, który się czuje dosyć bezpiecznie, cieplutko tutaj i tak dalej. A ty kurde, może być niedobrze. Zbugowany Orik. Parsival, to jego komnata. Dobra, wychodzimy z tego zameczku. Jeszcze tutaj, czy tu kogoś nie ma gdzieś? Takie rzeczy. Knecht, knecht. Trudno mi w to uwierzyć. Czy tu ktoś siedzi? Tu ktoś siedzi? Knecht. I tu ktoś siedzi, Brutus. Się zwie. Dawaj, haj. Czemu nie pracujesz? Czemu nie pracujesz? Ale to odrażające. Zaglądałeś do mojej komnaty? Te paskudne chrząszcze są wszędzie. Nie mam pojęcia, kto mieszkał tam przede mną, ale ja z pewnością nie wrócę do tego chlewa. Nienawidzę tych bestii. Przestań się kretyńsko uśmiechać. Koniec. Czy to jest twoja komnata? Tak jest. O co im chodzi? Przecież ja tylko... Ja tylko biję chrząszcze. Jeszcze jakiś? Chyba nie. Dawać mięso. Chrząszcza. Nic tu nie ma. Tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego tu nie znajdę. Już chyba nie ma żadnego chrząszcza. Brutus? Chrząszczy już nie ma. Chrząszczy już nie ma. Możesz wrócić do polerowania swoich imadeł. Czy co tam robiłeś? Jesteś pewien, że nie przeżył żaden z tych potworów? Na pewno. No nie, żaden. Dobrze więc. Przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności. Bo zaraz się rozpłaczę. Tak, nie sądzę, tak, że coś tak się zmieniło. Czym on się tak denerwuje? Janowi muszę chyba przekazać informację. Wszystko jest możliwe. Czy może się sam zabrał do roboty? Chyba nie. To znowu ma. Bo siedzi i czeka na info. No siedzi sobie i czeka. Nie wiem, czy można być... Mr. Jan. Idź po swój młot i rób, co należy. Jest dla ciebie robota. Udało ci się? Jak to zrobiłeś? Musiałem za ciebie poręczyć, więc lepiej mnie nie zawieść. Nie martw się. Na pewno cię nie zawiodę. No i co? I doświadczenia nie dostałem za to żadnego? Skórzana torba Kerolta. Skąd tu takie rzeczy wypadają? Jezus, ile rzeczy ja tu mam. Może trzeba było posprzedawać. Skuchany mieszek. Całkowicie się z tobą zgadzam. Hej, ty! Skąd? A, ty mi możesz tylko sprzedawać. To nie mogę mu pomóc. To było przecież jasne. Teraz by się trzeba było udać właśnie w którąś z tych regionów. Najbardziej mnie ciekawi, kurde, to bagno. Bym się zapolował na tego smoczego gnoja. Teraz tylko pytanie, w którą manieczkę? Dobra, chyba wiem mniej więcej, w którą stronę mam się udać na to bagno, albo ewentualnie na miejsce, z którego może coś wyniknąć, jak się udam. Kurde, mędy tu dalej czekają. To żeby ich tutaj wydymać lekko, że tak brzydko ujmę. A nie, no przejdziemy sobie normalnie.
Jeden elitarny, tak? Ja już tu słyszę niepokojące dźwięki. Elitarny jeszcze się niczego nie spodziewa. Już się spodziewa. Dużo tego życia masz? O, chyba dużo jeszcze masz. Myślałem, że może mało, to będzie tak gdzieś na 2-3 strzały. Obalił, bym cię miał potem w poważaniu, ale widzę, że jednak jesteś jednym z tych, które chyba dosyć mocno nie dostały. Ciężkie orkowe topory. Jednak nieduże ich tu pobiłem. Szkoda, myślałem, że ich więcej zabiłem. Wszystkie podjarany byłem. Kij ci w oczy. Czekajcie, będziemy... Kupki go pod tej dupie. Aż w końcu zginie. To są krytyki. No chodź tu. Come on. No i zginął. Orkowy miecz wojenny. Broń dwuręczna niestety. Więc nie za bardzo jestem za tym, żeby ją założyć. Jeszcze tam na tą... Tego orka bym sobie tutaj zabił. Jeszcze pomału będziemy ich zabijać, żeby oni tutaj też za bardzo... O kurde, tutaj jest ich pełno. Ja sobie tutaj pozwolę też zabić go w podobny sposób. Żeby też nie za bardzo cwaniakował. Chciałem położyć się tak jak twojego brata. I po dupie. A. Najgorsze jest to, że oni są trochę mało z tymi krytykami. Ła. A. Widzicie, jak sporo trzeba czasu włożyć takiego orka? Przy pełnym zdrowiu oczywiście, jeżeli on jest. Nie bijąc go oczywiście krytycznie. Albo bijąc go rzadko krytycznie. Rzadko wchodzą. O, wszedł krytyk. No. Ła. Nie prosiłem cię o strzała. Zgiń! Zginiesz w końcu! Zawsze można go wykończyć. Tak. Ale... jeszcze trzeba trafić. Dobra, wykończony. Czyli dosyć mu niewiele życia zostawiłem. Jeżeli w taki sposób zginął. Dobra, zapiszemy sobie. Dobry ork to martwy ork. Jak to dobry wąż błotny to martwy wąż błotny. Taka sama zasada w sumie panuje. Tutaj sobie postanowiłem, że wyminę te orki, bo zabawę z nimi nie jest jeszcze dobry moment. Będziemy sobie może gdzieś tam między odcinkami starali się trochę ich zabić. Ale to mówię, między odcinkami na razie nie szalejmy, bo
Naprawdę nie chcę tutaj za bardzo życia swojego tracić na głupie jakieś tam zabawy. Wow, ale zęboli. Ale mnie chyba zabiją. Chociaż może... Never give up. O, muszę się odwróć. Dobra. Dobrze. Niczego tu nie znajdę. Zęboli pozbijałem trochę. Na południe. Niczego tu nie znajdę. Mówię, że na południowym klifie. Niczego tu nie znajdę. Południowy klif przysunięty. To wygląda na to, że może być ten. Albo z drugiej strony. Jeżeli nie ten. Tak mi przynajmniej się wydaje. Coś tu się dzieje? Nie, nic się tutaj nie wydarzyło. No bagno, 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 gdzie wyrosło bagno? Ja już słyszę orki. Lekko się oram. Bo nie chcę na razie z nimi bójki. Dobra, no to tutaj może nic nie być. Który? Dwóch. Ła, 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 ła. Ich już pełno jest. Zrób krok nie taki, kurde, masz problem. Zygzak. Idziemy na bagna. Idziemy, kurde, na bagna. Kto jeszcze za mną biegnie? No, dwóch orków. Nieprzyjemne. Łop! Skąd ich tu tyle w tym miejscu? Shit. 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 Tu też się odnowiła, widzę, warta. Czyli oni rzeczywiście tak jakby przybyło ich tutaj jeszcze na ten punkt. Ale nie będzie tak łatwo. Ja się tak łatwo nie dam, panowie. A to kto? Łowcy smoków. Zabija się te orki? Bardzo dobrze. Wow, mam tutaj niemałą grupkę przywiozłem. Ale bijcie je. Może trochę mniej doświadczenia dostanie, ale bijcie je, bijcie, proszę. Ciągle to potrafię. Macie tu jeszcze kilku. Kiper! Hej! Ła! Dobra, to może ucieknę, oni się będą bili sami. Ja przy okazji tu mam łóżko. Ciągle to potrafię. Ja jak mam tu przy okazji łóżko, to sobie z niego od razu skorzystam. Oni się tłuką. Wybijemy sobie przy okazji kilku. Zobaczymy to Tipfer. Rob, Bob, Srob, Kop, czy jakoś się tam nazywał. Powiedzą, bo może coś mi ciekawego powiedzą, no bo jesteśmy w końcu koło bagna, może oni mi nawet pomogą zabić tego smoka, no bo sam myślę, że nie jestem w stanie pokonać takiego bydlaka. I jak tam, panowie, pokonaliście wszystkie bestie, które tutaj biegały? Wygląda na to, że żeście tutaj zabili
Jakieś dziwne stworzenia. Ale ciało orków nie widać. Ale efektowy miecz bojowy. Czekajcie. To dlatego tutaj było to wszystko. Ładne obozowisko. Święte słowa! Cuchnie tu jak w rzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Co tu właściwie porabiasz? Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smok. Od czasu jak się pojawił, zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. No to możemy iść we trójkę, nie? Rod wciąż tu jest. A on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedłeś tutaj na spacer, prawda? Wejdźmy tam razem. No, dobrze, dobrze, że to oferujesz. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. Przyda mi się pomoc. To dobrze. Czyli w końcu się stąd wydostanę. Ten smród jest nie do zniesienia. Daj mi tylko znać, kiedy. Od razu możemy tam właściwie jest. Teraz jest dobry moment, żeby ruszyć. Chodźmy więc. Czy on ucieka? Nie, on czeka na nas. Dobrze. Tylko, że tak nie cwaniasz, że idziemy do przodu. To nie jest też dobre. Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto. Albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak żeby żadna z bestii nie zaatakowała nas z tyłu. Co wolisz? Nie marnujmy czasu. Koniec. Dobrze, dobrze. Idziemy, idziemy. Nie będę się tam... Czy ja dostanę doświadczenie za te wszystkie... Tak, dostanę. Jak najbardziej ja się tu nie będę męczył. Skoro oni dają radę, to dawać. Ja tu tylko będę zbierał to, co najważniejsze. Bij się z nim, bo ja... Myślałem trochę, jak tyle na ten temat. Oto ci pomogę. Dobrze. Nic tu nie ma. Nie ma nic z nim? Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Biją się, biją. Jaszczurzy miecz. Zginął któryś z nich. Rod. Chodź tu. Sorry. Dobrze. No. Czekaj chwilę. Nie ma czego plądrować. Chyba z jaszczuroczłeków nic poza mieczem nie wypada. To skoro Rod zginął, to przynajmniej Cipher nie będzie. Bagienny szczur. Undead. Gdzie ty jesteś? Gdzie on? On tam tłucze się. Dwoma. Poszalał żeś? Jaszczurzy miecz? Nic tu nie ma. Nie ma czego nie ma. Już słyszę stwora. Musimy uważać. No dalej. Zobaczmy, czy możemy zaatakować. Czekaj. Każde doświadczenie się liczy, nie? Jaszczurzy miecz. Jaką to ma wartość? 25. Zobaczmy, czy w ogóle damy sobie radę z takim smoczykiem. Help! No już ja.
Piper. Dobrze. Masz spore doświadczenie, widzę, walk z takimi jaszczurami. Bardzo dobrze nawet. Dla mnie to jest. Jest i smok. Zapiszę sobie po raz kolejny. Mógłbym sobie oko i nosa założyć, ale spróbujmy go zabić i bez, na razie. Biada ci, jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Haha, oko i nosa najwyraźniej działa. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Oszczędzaj oddech. Twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Śmiesz mi grozić, robaczku? Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać na 1000 strzępów. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Dobra, czekajcie chwilę. Niech się ta każe, albo konwersacja dalej idzie. Ewentualnie zaraz do was wrócę. Mów! Czego ode mnie chcesz? Dobra, już jestem. Kim jestem? Kim jesteś? Nazywam się pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, póki jeszcze możesz. Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. Dobra, dzięki za tip. A to się sprowadza? Sługo ciemności. Co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Tylko moje serce pozwoli ci odnowić moc oka, ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Co muszę zrobić, aby ponownie cię wygnać? Na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z Królestwa Ludzi? By tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania, ale żaden z nas nie wyjawi ci go z własnej woli. Może nałożyć oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Oko pozwala ci rzucić mi wyzwanie, ale to w walce okaże się, czy jesteś mnie godzien. Koniec zatem. Wyczerpała się moc oka. Nadszedł twój kres, człowieku. O! Chodź, pomożesz mi. No nie, 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 nie. Tyle na ten temat. 3000 doświadczenia dla mnie. A kto go zabił? Cipher. Mogę go przeszukać? Widzę, że średnio. Rzekłbym. Cholera! Nie żyje? Uspokój się. To już koniec. O rany! Ale wdechy, koleś! No. Chociaż jest serce błotnego smoka. Dobra, przyda się na później, ale tymczasem te skarby sobie pozbieram. Ul, sporo. Złotego sporo. Przecież część widzę to takie jakby fejki, albo ciężko nakierować na nie.
No część chyba jest zwykłą ściemą. O, skórzany mieszek. A to wygląda. Myślałem, że wszystko zbiorę. No ale dobra. Mamy to, też może być. Wystarczające nawet jest to, rzekłbym. To i teraz nie będę musiał w tym bagnie brodzić. Chyba jednak będę musiał. Przecież wygląda mi na to, że nie. Chociaż jednak. Jednak tak. Jest czuroczłaki giną, a Cipher tam idzie, tak? Idziemy za Cipherem. Idziemy za Cipherem. On tutaj szybko zaczął. Do kolejnego poziomu 2000. To teraz kolejnych żywiołów trzeba by było szukać. Żeby smoki powybijać. Ale nie spieszyliśmy się też z tym tak, bo trzeba by było wybijać orki, które też coś tam mają wspólnego z misją. Jak nie jedną, to drugą. Hoszpaka musimy zabić, musimy amulet Angara znaleźć. Miecz Ferosa. Tam, gdzie są namioty orków na wysokim klifie, tam jest miecz. Jak tam jest miecz, to w takim razie jest on w tym miejscu, w którym chyba myślałem wcześniej, tylko że tam są te jeszcze trzy orki, a ja niekoniecznie walczyć z nimi chcę. Chociaż no trzeba by było złożyć im skórę, co by nie było, to by zginęli. Ale dosyć szybko żeśmy się rozprawili z tym smokiem. Kilka razy ja go uderzyłem, no większość zresztą zaatakowała wiadomo kto. Marcos? Jak wygląda sytuacja? Dziękuję ci za pomoc. Niechaj Inos da nam siłę. No i dobra, już widzę, że kogoś że się tu zabili. Engrom. Prawdopodobnie jakiś NPC, który chciał okraść te bryłki. A tutaj działa dosyć sprawnie ta obrona. Bardzo dobrze, jest szczelna. Znaczy, że nic nie przejdzie. Gorsze jest jednak to, że trochę orków na mnie czeka. Szunszcz. Zawsze mogę się tepnąć do miasta w sumie. Do klasztoru, do przełęcz, do zamku. I tak też zrobimy. Na razie nic innego nie widzę tutaj, żeby zrobić. No, tutaj nic nie ma do zajmowania. Ale mogę sobie naładować za to oko Inosa. Dobrze. W takim razie oko Inosa zostało naładowane. Będziemy sobie mogli porozmawiać z kolejnym gadem. Ale o tym spokojnie. Inos oświeca wszystkich tych, którzy widzą. Na to spokojnie. O, dobrze, że nic mi się nie stało. Tu trzeba było tych orków, tak jak mówię, powybijać trochę, żeby nie było problemu. Chociaż mamy najważniejszą część właściwie oczyszczoną, czyli środek, że tam dalej będą z kolei kolejne orki, a co za tym idzie, no raczej nie dadzą mi tu przejść, no zwłaszcza, że tam elitarny stoi, to już w ogóle ciekawie. Tam normalne dwa stoją. To prawda. Jak mnie to nie zauważą, to mogę wtedy ponawalać. To nie mogą biegać. No. Będą sobie biegać.
Czekaj, zacząłeś się tam? No. Trafisz w niego chociaż raz. Ła. No. Odbij. No miałeś? No właśnie. No ale to takim dziwnym systemem teraz zaczęły bić. Takim moim trochę systemem. No. Dobra. Powybijam trochę orki tutaj sam. I zobaczymy się w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że niedługo. Na razie.